Wszyscy zastanawiają się, po co nam jest Bitcoin. Taka propozycja, ogłośmy, że za miesiąc wyłączymy Bitcoina, oczywiście to jest w cudzysłowie. Co się stanie? No nic się nie stanie, bo tak naprawdę ten Bitcoin w tym momencie jeszcze nam jest do niczego niepotrzebny. Oczywiście to samo można było powiedzieć nawet o internecie, o wielu ważnych wynalazkach w ich wczesnej fazie. I tutaj kwestia, czy Bitcoin i inne kryptowaluty dalej są we wczesnej fazie? No myślę, że już nie, bo te same rozmowy, te same rozterki mamy przynajmniej od 2-3 lat, gdy Bitcoin jest na pierwszym planie. Więc po co tak naprawdę jest Bitcoin? Ja sugeruję nie zastanawiać się nad tym, czy Bitcoin jest waluta przyszłości, czy nie. Nie przytaczać tych argumentów, starać się specjalnie nie wierzyć w tego Bitcoina albo zostawić te wszystkie rozważania z boku, skupić się na cenie i na spekulacji, bo myślę, że w tym momencie Bitcoin właśnie po to jest, czyli kupić taniej, sprzedać drożej albo zająć krótką pozycję, sprzedać drożej, kupić taniej. Myślę, że to jest najważniejsze dla osób, których kryptowaluty interesują i inwestują w nie. Dla tych, którzy się boją, coraz więcej jest tak zwanych koszyków kryptowalut, indeksów kryptowalut. Myślę, że to jest ciekawa alternatywa. A przecież tych kryptowalut mamy setki, tysiące, więc zamiast doszukiwać się poszczególnych kryptowalut, może warto poszukać właśnie takich koszyków i w nie inwestować. Zawsze to jakaś dywersyfikacja i zawsze Bitcoin będzie tam jednak głównym aktywem, no chyba że będą to jakieś koszyki bardzo alternatywnych, niszowych kryptowalut. Kryptowaluty dalej są więc bardzo ciekawe. Najważniejszy jest Bitcoin. Jesteśmy w przedziale, rynek walczy z przedziałem 10 tysięcy, 13 tysięcy dolarów. I teraz zobaczymy, co dalej. Odwrót z tego poziomu, oddalenie się od tego poziomu, to może być spokojny zjazd Bitcoina do 2000, a nawet i mniej. Przebicie definitywne tego poziomu to może oznaczać spokojnie wzrost do 20 tysięcy dolarów, a może i więcej, bo to król spekulacji.